Poruszymy dzisiaj kontrowersyjny temat komórek macierzystych. Żeby zrozumieć, czym w ogóle są komórki macierzyste i jak mogą się przysłużyć w medycynie dla dobra ludzkości, musimy zastanowić się nad tym, co dzieje się po zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik, po tym jak powstanie już pierwsza komórka nowego organizmu nazywana zygotą. Wiesz już, że zygota. Jest komórką diploidalną, ma cały komplet 46 chromosomów w przypadku człowieka, o którym będziemy dzisiaj mówić, i że ta komórka zaczyna przechodzić podziały. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób te podziały przebiegają przez dosłownie kilka pierwszych dni, dlatego że to będzie kluczowe dla rozmowy o komórkach macierzystych, na których będziemy się dzisiaj koncentrować. Tak więc, kiedy mamy już zygotę, zaczyna ona przechodzić szereg podziałów mitotycznych. Zachodzi po prostu mitoza. W pierwszych dniach powstają dwie komórki, potem z dwóch powstają cztery. Zauważ, że zawsze kolejna liczba komórek w bardzo nowym, powstającym dopiero organizmie będzie wielokrotnością dwóch. Około czwartego dnia dochodzi do takiego stadium, w którym u człowieka mamy 12 do 16 komórek. I które nazywamy morulą. Morula ma swoją nazwę po owocu morwy, do której jest bardzo podobna, bo też składa się z takich kuleczek, które są komórkami. Zauważ też, że na tym stadium rozwoju komórki nowo powstające po mitozach nie rosną za bardzo. Tak, w ogóle ten proces, który tutaj przechodzi nowo powstały embrion, nazywa się brustkowaniem. Od tego, że jak się zerknie na zewnątrz takiej struktury, która tutaj powstaje, to widzimy po prostu bardzo dużo brust na zewnątrz. Tutaj widzisz fotografię, która przedstawia embrion w fazie, kiedy ma on tylko 8 komórek. Zobacz. Tak wygląda ludzki embrion, który posiada 8 komórek. Jeszcze wtedy nawet nie jest morulą, to jest jeszcze troszeczkę wcześniejsze stadium. Mniej więcej to, co tutaj widzimy, to jest trzeci, czwarty dzień po zapłodnieniu. Po tym, jak morula rozwija się dalej, osiągamy stadium blastocysty. I blastocysta będzie stadium, na którym będziemy się teraz bardzo mocno koncentrować, dlatego że zrozumienie tego, czym jest i jak wygląda, jest absolutnie kluczowe dla rozmowy o komórkach macierzystych. Blastocysta po pierwsze ma więcej komórek niż poprzednie stadium, ale najważniejsze jest to, że to jest etap, w którym zaczyna się różnicowanie komórek, o którym wspomniałam Ci nieco na poprzednim filmie dotyczącym zapłodnienia. Otóż, po pierwsze, mamy, a właściwie zaczynamy mieć komórki, które tworzą taką zewnętrzną warstwę, i ta zewnętrzna warstwa będzie nazywała się trofoblastem. Trofoblastem. Czyli czymś, co będzie odpowiedzialne za odżywianie przyszłego embrionu, ponieważ z tego trofoblastu podpiszemy, że to jest trofoblast z tego trofoblastu rozwinie się łożysko, którym przyszła mama będzie połączona z płodem, który będzie rósł w jej brzuchu. Ale oprócz trofoblastu mamy również komórki zupełnie najważniejsze Dlatego, że są to komórki węzła zarodkowego, z którego później rozwinie się organizm. Tak więc na stadium, które nazywamy blastocystą, podpiszmy może te elementy to jest blastocysta cały ten interes blastocysta a to to są komórki węzła zarodkowego komórki węzła zarodkowego. I te komórki węzła zarodkowego, jeszcze raz powtórzę, że staną się zawiązkiem przyszłego organizmu, jeżeli oczywiście wszystko na dalszych etapach pójdzie dobrze, i jeżeli w ogóle przyszły organizm z takiego embrionu powstanie. Warto w tym momencie dodać, że tak naprawdę wszystkie te etapy, o których do tej pory rozmawialiśmy, czyli przez pierwsze 6-7 dni życia takiej nowej struktury po zapłodnieniu, w ogóle nie jest związany z organizmem mamy. To znaczy, jeżeli w ogóle ma dojść do dalszego rozwoju takiej struktury blastocysty, to ona musi się zagnieździć w macicy swojej przyszłej mamy. I na tym etapie bardzo dużo rzeczy może pójść źle. Dlaczego? że będziemy mówili o tym za chwilę. Tak naprawdę. Całkiem nieduży odsetek takich zapłodnionych blastocyst, zróżnicowanych już w komórki węzła zarodkowego i trofoblast, faktycznie z sukcesem jest zaimplantowanych, to znaczy połączonych z tkanką wewnątrz macicy swojej przyszłej ewentualnej mamy. Więc wiemy już, że tak naprawdę wszystko, o czym w tej chwili rozmawiamy. To jest taki byt, bardzo początkowe stadium embrionu, które w ogóle jeszcze nie jest związane z ciałem kobiety, w którym ewentualnie później mogłoby się rozwijać. Dla porządku dodajmy jeszcze, że tutaj mamy coś, co nazywa się pierwotną jamą ciała. Można ją również nazwać blastocelem. Podpiszemy, że to jest blastocel. Widzisz, dużo słów tutaj yy, dotyczących rozwoju pierwotnych stadiów życia człowieka zaczyna się na ten przedrostek blasto, dlatego że z języka greckiego blastos oznacza zarodek. No dobra, w porządku. Blastocel to tak zwana pierwotna jama ciała. I ta pierwotna jama ciała jest również bardzo ważnym elementem nowo powstałej blastocysty. Tak więc powtórzę, że mamy trzy główne elementy, o których należałoby pamiętać. Strofoblast, który stanie się zaczątkiem przyszłego łożyska, przez które mama i płód będą mogli wymieniać między sobą produkty przemiany materii i przez które przyszły płód będzie mógł być odżywiany, przyszłą jamę ciała oraz najważniejszy element w kontekście tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać tak zwane komórki węzła zarodkowego, z których tak naprawdę rozwinie się nowy organizm. I teraz tak naprawdę doszliśmy do momentu, który jest najważniejszy dla zrozumienia, czym są komórki macierzyste. Każdą z tych komóreczek, tutaj, które widzisz, możemy nazwać blastomerem. Zapiszę dla Ciebie tę nazwę. Blastomer. To jest każda z tych komóreczek, które znajdują się w węzie, węźle zarodkowym blastocysty. Tutaj. Każda jedna. I te blastomery to są właśnie. Zarodkowe komórki macierzyste. Na tym stadium komórki jeszcze zupełnie nie są wyspecjalizowane. One mogą w swojej przyszłości rozwinąć się tak naprawdę w dowolną komórkę powstałego nowo organizmu. Na tym stadium nie jest jeszcze zdecydowane, czym one mogą się stać, bo mają potencjał do tego, żeby stać się każdą dowolną wyspecjalizowaną komórką nowego organizmu. I to właśnie stanowi o ich niezwykłym potencjale. Jeszcze jedną bardzo ważną cechą jest to, że komórki macierzyste, zarodkowe komórki macierzyste mogą przejść właściwie nieograniczoną liczbę podziałów. Każda komórka w naszym ciele, oprócz komórek o charakterze macierzystym, może przejść skończoną ilość podziałów. Dlatego, że jak już wiesz, w podziałach komórkowych mogą mieć miejsce błędy, komórki po prostu się starzeją. Za którymś kolejnym podziałem komórka nie jest już taka sama, jaka była ta z poprzednich i poprzednich pokoleń. Dlatego właśnie mamy takie i mechanizm zabezpieczający, że komórka może się podzielić tylko określoną ilość razy, ale właśnie niezwykłą właściwością komórek macierzystych jest to. Że one mogą się właściwie podzielić nieograniczoną liczbę razy. Będzie to miało trochę wspólnego z nowotworami, o których będziemy mówili w czasie następnego filmu, dlatego że one właśnie też mają w ich przypadku groźną możliwość do tego, żeby dzielić się nie tylko bardzo szybko, ale właściwie nieograniczoną liczbę razy. Teraz zerknijmy, w jaki sposób. Te zarodkowe komórki macierzyste o dwóch, jak już wiesz, niezwykłych cechach, czyli pierwszej, takiej, że mogą się rozwinąć właściwie każdą dowolną komórkę naszego ciała, komórkę wątroby, komórkę skóry, komórkę nerwową. A druga ta właściwość to to, że mają możliwość podzielić się właściwie nieograniczoną liczbę razy. No i teraz przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób może nam to pomóc w medycynie, jak możemy pomóc uratować życie i zdrowie bardzo wielu osób, dla których nie ma Innego ratunku. Zobacz. Tutaj jest przedstawiony rysunek, na którym widzisz, że ze stadium moruli powstaje blastocysta. To, co tutaj widzisz, to jest dokładnie tak jak na poprzednim rysunku trofoblast. Tutaj mamy pierwotną jamę ciała, a tutaj znajdują się komórki węzła zarodkowego. Tutaj są one dla ciebie przerysowane. Takie komórki z węzła zarodkowego, czyli zarodkowe komórki macierzyste, możemy przenieść z blastocysty. I wyhodować je w takim zwyczajnym naczyniu hodowlanym. To są techniki już w biologii bardzo stare. Robi się to po prostu na szalkach albo w specjalnie przygotowanych do tego celu butelkach. Takie komórki trzyma się w inkubatorze i można je po prostu najzwyczajniej w świecie hodować i taką hodowlę trzymać i rozmnażać tak, jak to będzie potrzebne do dalszych badań albo do tego, żeby stworzyć przyszłe możliwości terapii w medycynie. I te komórki, które możemy hodować sobie na szalce czy w innym naczyniu hodowlanym, mogą stać się zaczątkiem każdej dowolne, dowolnej komórki w ciele człowieka, komórki mięśni, krwi, komórek nerwowych, komórek nabłonka jelita, trzustki czy wątroby i tak naprawdę wielu, wielu innych, bo są jeszcze możliwości, których w tym zakresie nie znamy. To jest właśnie niesłychana siła i niesłychany potencjał w macierzystych komórkach zarodkowych, dlatego, że mamy dwie możliwości, bardzo ważne. Po pierwsze, jeżeli jest w naszym ciele jakieś uszkodzenie, które w inny sposób nie może się zagoić, bardzo typowym tego typu uszkodzeniem są uszkodzenia rdzenia kręgowego, tkanki nerwowej, która niestety nie chce się dobrze regenerować, to mamy możliwość wszczepienia w takie miejsce właśnie komórki macierzystej, która rozejrzy się dookoła, powie, hm, no co tutaj mamy, jakie są komórki, które znajdują się dookoła mnie i będzie w stanie się wyróżnicować, czyli wyspecjalizować w taki sposób, żeby dopasować się do tych komórek, które są naokoło niej i uratować całą sytuację. Istnieje także potencjalna możliwość, nad którą naukowcy już bardzo intensywnie pracują, że dzięki takim komórkom macierzystym, wyizolowanym z zarodków, będziemy w stanie tworzyć całe organy i będziemy na przykład w stanie w dalekiej przyszłości zastąpić czyjeś wadliwie działające serce zupełnie nowym, które pozwoli mu przeżyć jeszcze wiele, wiele lat. W ten sposób można uratować miliony żyć. Ale problemem jest to, że żeby wyizolować komórki węzła zarodkowego, to niestety musimy Zabić embrion. I to wydaje się niektórym osobom wątpliwe. Ja pozostawiam Tobie do rozstrzygnięcia w Twoim własnym sumieniu te dwie rzeczy, bo z jednej strony mamy właśnie możliwość zabicia embrionu, który jest faktycznie potencjalnym życiem, potencjalnym przyszłym człowiekiem, a z drugiej strony, na drugiej szalce tej wagi mamy możliwość uratowania milionów żyć. Myślę, że to jest taki rodzaj konfliktu, którego nie rozstrzygniemy wszyscy razem. Każdy z nas pewnie będzie miał na ten temat zupełnie odmienne zdanie. Ale to, co jest bardzo ważne i o czym często się nie mówi, to to, że bardzo wiele blastocyst, takich, które powstają naturalnie w ciele człowieka, wtedy kiedy komórka jajowa ulega zapłodnieniu i dzieli się dalej aż do stadium blastocysty, nigdy nie stanie się przyszłym człowiekiem. Dane pokazują, że od 60 do 80% blastocyst nigdy nie zagnieździ się w macicy kobiety. Tak naprawdę większość takich przyszłych ewentualnych mam, które w końcu mamami nie zastaną, wcale nawet nie będą wiedziały, że w ich ciele miało miejsce zapłodnienie i że rozwinęła się blastocysta, dlatego że zupełnie nie będą odczuwały żadnych objawów tego, że ona tam była, dlatego że po prostu się nie zagnieździ, nie wykształci się żadne dalsze stadium. O tym mówi się rzadko. A moim zdaniem jest to bardzo ważny argument i warto, żebyś to wiedział, że tak naprawdę natura powoduje, że większość tego, co zostaje zapłodnione, większość komórek jajowych, która zostaje zapłodniona, wcale nigdy nie stanie się dorosłym człowiekiem. I od tego stadium tak zwanej implantacji, czyli jeszcze raz powtórzę, zagnieżdżenia się w tkance, w macicy przyszłej ewentualnej mamy, też jeszcze bardzo dużo rzeczy może pójść źle, bo to, że blastocysta. Z sukcesem zostanie zaimplantowana do macicy kobiety, to też jeszcze nie znaczy, że w ogóle dalej będzie powstawał z tego ewentualny płód. Ale nie skupiajmy się na tym dalej. Chciałabym Ci teraz przedstawić termin, który koniecznie powinieneś znać właśnie wtedy, kiedy mowa o zarodkowych komórkach macierzystych, to trzeba pamiętać termin pluripotencja. Zapiszę go dla Ciebie. Pluripotencja. Pluripotencja to zdolność komórek. Właśnie charakteryzujące zarodkowe komórki macierzyste, do tego, żeby przerodzić się w każdą przyszłą komórkę organizmu oprócz komórki łożyska. Takie komórki, które są w stanie jeszcze na wcześniejszych stadiach zmienić się również w łożysko, nazywamy. Totipotentnymi, a komórki pluripotentne to właśnie zarodkowe komórki macierzyste, które mają zdolność do rozwinięcia się w każdą dowolną tkankę przyszłego organizmu. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, która w dużej mierze rozwiązuje ten konflikt etyczny, z racji, że Faktycznie, to, że trzeba zabić embrion do tego, żeby wykorzystać z niego zarodkowe komórki macierzyste, stanowiło dla ludzi problem, to nauka poszła do przodu i naukowcy osiągnęli już kilka lat temu ogromny sukces polegający na tym, że z bardzo wyspecjalizowanych już komórek, czyli takich, które mają bardzo specyficzną funkcję i które już dalej się nie dzielą, tylko są po prostu super specjalistami w swoim fachu, Dali radę powrócić do takiego stadium, w którym komórka może się właśnie podzielić i przemienić w bardzo różne inne komórki organizmu. Czyli tak naprawdę odwrócili bieg wydarzeń od tej komórki, która jest już wysoka wyspecjalizowana, byli w stanie stworzyć coś, co jest bardzo niewyspecjalizowane i co ma ogromny potencjał do tego, żeby przemienić się w bardzo wiele. Różnych zaczątków tkanek w bardzo wiele różnych komórek naszego organizmu. Problem niestety polega na tym, że takie indukowane komórki macierzyste, bo tak takie komórki się nazywa, niestety powstają z dużo mniejszą wydajnością, to znaczy trzeba się bardzo mocno napracować i jeszcze przynajmniej na tę chwilę jest dosyć trudne wyprodukowanie tych komórek. Jeszcze kolejną sprawą jest to, żebyś pamiętał, że w naszym Organizmie już zupełnie dorosłym również istnieją komórki macierzyste. Może pamiętasz, jak mówiłam ci, że komórki w naszym organizmie to właściwie powstają cały czas, ale nie wszystkie komórki się dzielą, bo te, które są już bardzo wyspecjalizowane, czyli zróżnicowane, nie dzielą się zbyt często, większość z nich nie dzieli się wcale, ale są w naszym organizmie, w każdej tkance takie komórki, które są odpowiedzialne za odnawianie populacji komórek danej tkanki. Na przykład nasze komórki szpikają. Kostnego są odpowiedzialne za to, żeby tworzyć najróżniejsze rodzaje naszych krwinek. Ale trzeba pamiętać, że te komórki nie są już tak super uniwersalne w swoim charakterze, jak zarodkowe komórki macierzyste albo indukowane komórki macierzyste, które naukowcom udało się stworzyć. Najczęściej te komórki macierzyste danej tkanki mogą już dać początek tylko jednemu określonemu rodzajowi komórek, albo, tak jak jest na przykład w przypadku komórek szpiku kostnego, Różnym rodzajom komórek, różnym początkom różnych krwinek, ale bardzo podobnego typu. Jeżeli chodzi o szpik kostny, to daje on pewne nadzieje, jeżeli chodzi o istnienie w naszym organizmie komórek macierzystych o takim bardzo uniwersalnym, pluripotentnym charakterze, dlatego że istnieją wyniki badań pokazujące, że faktycznie niektóre komórki w szpiku kostnym mają zdolność pluripotencji, czyli przemienienia się właściwie w każdą możliwą komórkę ciała, ale to są jeszcze dosyć świeże dane i ciągle niezbyt dużo o tym wiadomo. Jeszcze jednym zagadnieniem, o którym chciałam Ci opowiedzieć, jest kwestia zapłodnienia in vitro. Mówimy o tym dzisiaj dlatego, że wątpliwości osób, które są przeciwko przeprowadzaniu badań na komórkach macierzystych, są bardzo podobne. Do wątpliwości osób, które uważają, że nie powinno się przeprowadzać zapłodnień pozaustrojowych, i dlatego mówimy o tym w tej chwili. In vitro znaczy tyle, co w szkle. Odnosi się to do tego, że zapłodnienie, o którym za chwilę będzie mowa, przeprowadzane jest po prostu w naczyniach laboratoryjnych, a nie w organizmie ludzkim. Pary, które mają problemy z zajściem w ciąże, a w dzisiejszych czasach jest takich par coraz więcej, mogą udać się po pomoc do lekarzy specjalistów z tego zakresu. Cała sprawa polega na tym, że komórki jajowe, taką komórkę widzisz na przykład tutaj, pobiera się z organizmu kobiety i zapładnia odpowiednim materiałem pobranym od mężczyzny, który jest dawcą, przyszłym ojcem. Poza jej organizmem. Czasami robi się to po prostu w taki sposób, że w jednym naczyniu umieszcza się komórki jajowe i bardzo dużo plemników specjalnie do tego celu przygotowanych, ale czasami trudności są tak duże, że trzeba fizycznie wziąć komórkę jajową, tak jak widzisz to tutaj, przytrzymać ją za pomocą specjalnej pipety i specjalną igłą wprowadzić do niej odpowiedni materiał genetyczny, odpowiedni plemnik. Tak przygotowaną komórkę jajową musimy mieć zdecydowanie więcej niż jedną i przygotowane w ten sposób komórki jajowe, a tak jak mówię, jest ich wiele, przechodzą te wszystkie stadia, to znaczy podziały mitotyczne, przez stadium moruli aż do stadium blastuli poza organizmem kobiety i to jest właśnie in vitro, czyli po prostu w szkle, w naczyniu hodowlanym i dopiero wtedy, kiedy osiągną już takie stadium, że byłyby gotowe do tego, żeby je zaimplantować w tkankę macicy kobiety, wprowadza się je do organizmu przyszłej mamy. To jest sprawa bardzo niełatwa a wiesz już, że w zupełnie naturalnych warunkach, całkiem niedużo blastul będzie w stanie się zagnieździć w organizmie kobiety. To są warunki jeszcze trudniejsze, i dlatego właśnie zapłodnienie in vitro jest procedurą bardzo trudną i skomplikowaną. Lekarze muszą się bardzo mocno nastarać, żeby takie blastule właśnie zostały pozytywnie zaimplantowane w ciele kobiety. Wątpliwości etyczne związane z tym zabiegiem polegają na tym, że po pierwsze. Trzeba zapłodnić znacznie więcej niż jedną komórkę jajową, dlatego że wiele z nich, które rozwinie się jeszcze w naczyniu laboratoryjnym, może się rozwinąć nieprawidłowo. Niektóre mogą mieć wady genetyczne, inne z jakichś innych powodów nie nadawać się po prostu do tego, żeby przenieść je do organizmu kobiety, żeby dalej rozwijały się i żeby powstał z nich zagnieżdżony embrion, zagnieżdżone stadium blastuli. Drugą sprawą jest to, że do organizmu kobiety wprowadza się wiele zapłodnionych komórek jajowych, Wiele blastul i tak jak dzieje się to zupełnie naturalnie. Wiele z nich po prostu obumiera i nigdy nie ulega implantacji. Ale największe kontrowersje wiążą się z tym, że mamy wiele komórek jajowych, które zostaje zapłodnione, w związku z czym powstają z nich węzły zarodkowe, powstają jako normalne blastocysty, właśnie te zapłodnione komórki jajowe. Narysujemy, że wszystkie są zapłodnione i ze wszystkich powstały blastocysty ale bardzo duża część z nich Nigdy z różnych powodów, na przykład dlatego, że albo były niepotrzebne, albo dlatego, że nie były odpowiednio funkcjonujące pod względem genetycznym, albo innym, co nie sprzyjałoby dalszemu pozytywnemu rozwojowi embrionu, nie zostaną w ogóle wprowadzone do ciała kobiety, więc będzie taka część, która owszem zostanie wprowadzona do ciała kobiety i ich los może być różny, bo albo mogą się zaimplantować, albo nie, ale będzie część, która nigdy nie zostanie wykorzystana i albo zostanie zamrożona, albo po prostu. Zostanie wyrzucona, nigdy nikt z nich nie skorzysta. I to jest właśnie największa etyczna wątpliwość związana z zapłodnieniem in vitro. Jak widzisz, chodzi o embriony, o ich przeżycie i o ewentualne niszczenie embrionów, więc wątpliwości te są bardzo podobne do tych, które pojawiają się w przypadku badań na macierzystych komórkach zarodkowych. Myślę, że teraz jesteś już zaopatrzony w odpowiednią ilość wiedzy, żeby wyrobić sobie swoje własne zdanie i swoje własne podejście na temat badań na komórkach macierzystych, które są zarodkowymi. Komórkami macierzystymi i na temat zapłodnienia in vitro. Do usłyszenia następnym razem.